Dzień dobry, bardzo bym chciał powitać Państwa, a szczególnie to Panią Tatianę z okazji rocznicy jubileuszu i bym chciał podkreślić, że utwory Pani Tatiany są fajne, świetnie się gra. Najbardziej mi się podobają bluesy Pani Tatiany. No inne utwory też są fajne. Na przykład jak ten utwór z nazwą Śmieszne nutki, przednutki, który to jest taki walczyk, może go zanucę. I fajny jest ten walczyk, to jest mój ulubiony walczyk właśnie. Bo też nie jest mało w książce Pani Tatiany walczyków. I wszystkie są fajne, naprawdę. To z mojej strony to tyle. Dziękujemy. O Tatianie Stachak słyszałem od dawna. Nie będę precyzował od jak dawna, był to jeszcze ubiegły wiek. Osobiście natomiast poznaliśmy się nieco później na próbie krakowskiego kwartetu gitarowego w małym przytulnym mieszkaniu Tatiany i Marcina. Próba była udana, tak rozpoczęła się nasza współpraca. Co prawda później i Tatiany i moje drogi rozeszły się z kwartetem, ale oczywiście znajomość pozostała. I jakże wielkie było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że to przytulne mieszkanie Tatiany i Marcina jest również siedzibą wydawnictwa Euterpe. Wydawnictwa, które postawiło sobie za cel konkurować z największymi utytułowanymi oficynami. Później, pracując z dziećmi, oglądałem książki Tatiany. Gitara pierwsza klasa, później gitara ekstra klasa i podziwiałem kunszt autorki i wydawnictwa. Po pewnym czasie spotkaliśmy się z Tatianą na kursach w Lanskoronie. No i tam znów obserwowałem jej ciepło w pracy z dziećmi i podziwiałem cierpliwość. Bo to nie jest tajemnicą, nie wszyscy mają cierpliwość do małych dzieci. Teraz, gdy Tatiana Stachak to jest autor instytucja, kiedy jej kompozycje znajdują się w programie egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie w Anglii, łatwo jest podziwiać, łatwo gratulować. Ale ja chciałbym wrócić właśnie do tego czasu, kiedy w małym, przytulnym mieszkaniu to się wszystko zaczynało. I szczególnie pogratulować Tatianie oraz oczywiście Marcinowi tej siły, uporu, siły, wizji, takiej siły, która sprawia, że marzenia stają się planami. I te właśnie plany mogą się spełnić. No i oczywiście za całe dobro dla kultury polskiej, tak trzeba powiedzieć, które Tatiana, Marcin, wydawnictwo Euterpe nam przyniosło. Bardzo dziękujemy. No a co do tego angielskiego wątku, to życzę keep calm and carry on. Wszystkiego najlepszego. A, Tatiana, grüß dich. Liebe Grüße aus Tirol. I'm very happy about your anniversary. And as you know, I'm very glad to have your material that is always about music and that makes it so wonderful. Don't forget to write stuff for mandolin because this is missing. And I always tell my pupils when I give them your sheet music that I know you. That's what I realized. And that means I'm very proud. So don't forget to party and hope to see you soon. Bye bye. Milá Tatiano, dovol mi, abych ti pogratuloval k tvému krásnému jubileu. Jsem rád, že jsem tě při našich setkáních měl možnost poznat jako skladatelku, interpretku, ale především jako milého člověka.
Cením si toho, že velkou část své tvorby věnuješ dětem, a to v duchu Komenského zásady škola hrou, a že je tvoje hudba plná krásných nápadů. Právě díky tomu jsou tvé skladby tak populární. Zdravím a připijím na dálku, Petr. Przygoda z utworami pani Tatiany Stachy zaczęła się w pierwszej klasie z książką Gitara pierwsza klasa, ale takim pierwszym utworem wykonanym na takiej scenie pozaszkolnej był utwór spoza tej publikacji, a mianowicie Etiuda quasi tarantella. Było to przy okazji konkursu w Dobczycach w 2016 roku. Ponieważ był to taki w zasadzie pierwszy, to był mój pierwszy konkurs gitarowy w życiu i adrenalina była tak wysoka i stres, że zagrałem to trochę za szybko. Uwielbiam utwory Tatiany. Każdy ma swój charakter. Przy jednym na przykład chce mi się tańczyć, a przy innym płakać ze wzruszenia. Bardzo też cenię Tatiany za osobowość. Jest ciepła, serdeczna, cierpliwa, ale też wymagająca na lekcjach. Jednak potrafi każdemu wszystko wytłumaczyć łagodnie i tak, aby zrozumiał. Serdecznie pozdrawiam Tatianę z jej rodzinnego miasta Gdańska. Droga Tatiano, jako pedagog kształcący młodych gitarzystów w szkołach muzycznych pierwszego stopnia, z okazji jubileuszu 20-lecia Twojej pracy artystycznej, pragnę podziękować Ci za wkład w rozwój gitarystyki polskiej. Korzystam nieustannie z dorobku Twojej pracy. Pamiętam czas, kiedy pojawił się podręcznik Gitara pierwsza klasa. Jak bardzo był on potrzebny, nowatorski i pomocny wielu nauczycielom gitary. Zawsze z niecierpliwością czekam na kolejne Twoje publikacje i razem z moją uczennicą Leną pozdrawiamy Cię serdecznie ze Szczebrzeszyna. Droga Tatiano,
Z okazji Twojego jubileuszu życzę Ci wszystkiego najlepszego i chociaż sukcesów Ci nie brakuje, to nie zaszkodzi, żeby było ich jeszcze trochę więcej. Od kilku lat towarzyszysz mi codziennie poprzez swoje wspaniałe podręczniki, gitara pierwsza klasa i gitara ekstra klasa, których nauczyłem się chyba już na pamięć, bo nie muszę wstawać, kiedy mówię uczniowi, co ma zagrać i na której to jest stronie. Gorzej, że pojawiły się nowe wydania i wtedy muszę się już podnieść, ale daję radę. To Ty wprowadziłaś mnie w świat misiów i laleczek. To fascynujący świat, którego nie znałem nigdy wcześniej. Twoje utwory uwielbiają dzieci, a zwłaszcza małe dziewczynki. A ja, chociaż nie małą dziewczynką, to dużym dzieckiem zostanę chyba do końca życia i też je uwielbiam. Na koniec chciałem Ci jeszcze zadać takie pytanie, bo widziałem na murze napis Kraków łapie Edru kciukiem. I chciałem, żebyś mi to pokazała. A ja Ci potem pokażę, czym łapie Warszawa. Pozdrawiam. Tatiana, gratuluję świetnej roboty, bardzo pożytecznej dla wszystkich, którzy lubią gitarę i muzykę. I życzę dalszych wspaniałych pomysłów i inspiracji. Pamiętam Twój występ na konkursie na Wyspach Kanaryjskich, jeszcze w zeszłym wieku. Bardzo piękne granie, też gratuluję. I wszystkiego najlepszego i pozdrawiam serdecznie. Dzień dobry, nazywam się Piotr Domagała i jestem gitarzystą jazzowym. Pewnie myślicie, że nie mam żadnych nut w domu. Bam, bam! Jak każdy szanujący się gitarzysta w tym kraju, posiadam własny egzemplarz nut Tatiany Stachak pod tytułem Gitara pierwsza klasa. Co więcej, mogę się przyznać do tego, że jak każdy szanujący się gitarzysta w tym kraju, używałem tych nut, a także moi studenci używają. Tatiana, bardzo serdecznie Ci gratuluję. Twoje dzieło trafiło pod strzechy. A tak w ogóle chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że znam Tatianę. Jest wspaniałą, wspaniałą osobą. Bardzo ciepłą, bardzo przyjaźnie nastawioną do całego świata, ludzi i zwierząt. Bardzo serdecznie gratuluję Ci, Tatiano, Twojego jubileuszu. Mam nadzieję na kolejne jubileusze. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będę mógł korzystać z tej książeczki. A oprócz tego, gdyby jednak nie udało mi się przeczytać, chciałem jeszcze powiedzieć, że mam też płyty. Tym samym chciałem również pogratulować wykonawcy, panu Michałowi Nodziowi, którego serdecznie pozdrawiam. Ciao! Droga Tatiano, otrzymałem wiadomość o 20-leciu Twojej kompozytorskiej pracy i przyszło mi do głowy, że miałem szczęście być świadkiem początków, kiedy to powstawały pierwsze próby i pierwsze wersje podręczników. Gitara pierwsza klasa, a potem gitara ekstra klasa i kolejne zbiory utworów. Czasem bywało to zabawne, jak na przykład wtedy, kiedy powstawały kolędy i ze względu na cykl wydawniczy, jak sama to napisałaś, kolędowaliśmy mailowo w środku lata. Twoje utwory są bardzo chętnie grywane przez wielu gitarzystów, nie tylko uczniów. Myślę, że powodów jest co najmniej kilka, ale wymienię dwa. Pierwsze to atrakcyjność w warstwie melodycznej i harmonicznej oraz świetne wyczucie charakteru i stylu. A drugi powód to fakt, że utwory te są niezwykle przyjazne od strony technicznej, pozbawione karkołomnych trudności, dające pierwszeństwo muzyce. Od strony nauczycieli można by powiedzieć, że podręczniki gitara pierwsza klasa, gitara ekstra klasa dają im tak zwane gotowce do systematycznej i uporządkowanej pracy z uczniem. No i na koniec, droga Tatiano, niech Cię wena nie opuszcza, albowiem, jak mawiali starożytni, dzieło mistrza chwali. I dla dobra i ku uciesze gitarzystów, tak trzymaj. Pozdrawiam. Ja pamiętam jeszcze czasy sprzed podręczników gitara pierwsza klasa i gitara ekstra klasa.
I przy okazji różnych spotkań gitarzystów, kiedy temat rozmowy zboczył na kwestię edukacji gitarowej, wszyscy zgodnie twierdzili, że przydałoby się, żeby ktoś napisał taką fajną, przyjazną dla uczniów, atrakcyjną muzycznie szkołę gry na gitarze. No i tak sobie wszyscy gadali, ale nikt się nie kwapił, żeby taką szkołę napisać. A Tatiana usiadła, napisała i zrobiła to świetnie. I potem przyszły kolejne publikacje, kolejne kompozycje i dzisiaj chyba nikt z nauczycieli gitary klasycznej nie wyobraża sobie pracy bez tych podręczników, bez tych utworów. Także ja Tatianie bardzo, w imieniu wszystkich nauczycieli, bardzo za te kompozycje dziękuję i czekam na kolejne. Droga Tatiano, życzę Ci kolejnych 20 lat owocnej pracy twórczej i żeby dzieci dalej tak Cię kochały, jak Cię kochają. Ściskam serdecznie. Kilkanaście lat temu siedziałam sobie tak, jak teraz siedzę, w tym samym miejscu, pod moim ulubionym modrzewiem, w ogrodzie. Czasami śpiewają ptaki, czasami brzęczą muchy. I malowałam sobie różne obrazy, mniej lub bardziej odległe od muzyki. I pojawili się w moim życiu Marcin Kowalczyk jako pierwszy, a potem Tatiana jako druga, z zamówieniem na ilustrację do podręcznika. Można powiedzieć, że trafili dokładnie w punkt, ponieważ moim marzeniem było zawsze ilustrowanie w jakikolwiek sposób muzyki. Nasze wspólne pierwsze dzieło, czyli Gitara pierwsza klasa, po której nastąpiły następne, można powiedzieć, że wyznaczyło pewien sposób, w jaki będziemy pracować. Czyli za każdym razem Tatiana wymyśla, ja się staram jej sprostać, ona wprowadza pewne poprawki, zawsze słusznie, i efekt jest, który nam się powinien podobać obydwu. Jestem, myślę, bardzo zadowolona z większości naszych publikacji. Wykorzystałam w nich najrozmaitsze techniki plastyczne. Zaczęłyśmy od akwareli, potem popracowałyśmy trochę techniką pastelową, której trzeba przyznać, bardzo wiele można rozmaitych efektów osiągnąć, a potem przeszłyśmy do techniki gwaszu, żeby skończyć na technice mieszanej. Dla mnie technika jest ważna, zresztą jak dla każdego artysty, bo ona definiuje w pewien sposób efekt. Czyli jak się dobrze wybierze technikę, to efekt potem wychodzi dobry. I uczeń i nauczyciel miał być bardzo lekki, przyjemny i przyjazny. Myślę, że taki jest. Miał też nieść ze sobą pewną informację. Są na przykład takie ilustracje, w których trzeba było nawiązać do pewnej epoki. I tutaj muszę się przyznać, że bardzo lubię takie poszukiwania, jak wyglądały stroje z epoki, jak wyglądały instrumenty. No i oczywiście, jak trzeba było te instrumenty trzymać. Dla każdego muzyka ważne jest, jaką techniką gra, w jaki sposób osiąga efekt. Dla mnie też jest to bardzo ważne, bo nasze sztuki są bardzo do siebie zbliżone. Dlatego chciałam pokazać przy okazji, jak razem z Tatianą eksperymentujemy. To jest okładka do naszego ostatniego wspólnego dzieła. Jak widać, poszalałyśmy trochę. Kolory mamy dokładnie odwrotne niż w naturze, czyli to, co tam jest ciemne, tutaj jest jasne. I proszę, wyszedł nam księżyc odbijający się w stawie. Potem jeszcze tylko wystarczy dorzucić teksty, nad czym pracujemy wspólnie. I następna pozycja gotowa. Mam nadzieję, że długie lata przyjdzie nam jeszcze tak pracować. Dzięki, Tatiana. 大家好，我们是来自中国的吉他老师和小朋友们。那么，值此Tatiana老师呢，20周年作为一个吉他演奏家和作曲家的20周年的大庆日子，我们带来来自中国的问候。下面我和我的学生们一块说：谢谢预备器，谢谢谭老师。